Ale nuda, co? Ojej. Nawet pies mi się znudził. Hej kochani, witam Was bardzo serdecznie w nowym filmie i dzisiaj będzie test produktów z Rossmana, które zakupiłam w ostatnim czasie i to będzie pierwsza część testowa. W pierwszej kolejności powiem Wam, co tutaj znajdziecie. Znajdziecie pomady do brwi marki Vibo, również Vibo tuż do rzęs Queen Size, nowa marka na półkach Rossmana, czyli Sin Skin, i tu jest podkład rozświetlający, miał być matujący, ale oczywiście się pomyliłam. Następny jest czekoladowy bronzer i to jest kolor medium. I generalnie zdradzę trochę na samym początku, czyli największe rozczarowanie ever, czyli marka, którą bardzo lubię, Vibo, i nowe pomadki Ultra Matte Liquid Lipstick. Zaraz zobaczycie, co z niej wynikło. W filmie zostaną pokazane też produkty, które są dla mnie pewnikami, czyli serduszkowy rozświetlacz, puder bananowy Vibo, bardzo trudno dostępny. Ja go kupiłam na poprzedniej promocji Rossmana. Odkrycie ostatnich czasów, czyli taki żelowy krem pod makijaż, garnier Aqua Bomb, niezastąpiony Bourjois Healthy Mix podkład korektor w odcieniu 51 i paletka, którą testowałam już wcześniej, znajdziecie ją w linku pod filmem. Także zapraszam Was do oglądania, film będzie trochę dłuższy, ale sądzę, że odpowiem na bardzo wiele pytań niektórych z Was i zobaczycie, czy warto jeszcze na tej promocji kupić niektóre z tych produktów. Także zapraszam do oglądania. No to przechodzimy do części zasadniczej. Ja oczy mam pomalowane, wykorzystałam do tego tylko i wyłącznie paletkę, którą już wcześniej recenzjonowałam, chyba dwa filmy wcześniej. Eyeliner to jest ten, który kupiłam w Rossmanie. Też była o nim mowa na filmie odnośnie zakupów w Rossmanie i to jest ta sztuka. Zaczniemy sobie od malowania rzęs, ponieważ trochę tych tuszy zakupiłam i chciałabym tu przy okazji jeden przetestować. I rzecz będzie tyczyła się tego Queen Size marki Vibo, którą część z Was widziałam w komentarzach, że zachwalało, więc zobaczymy, jak się sprawdzi u mnie. Okej. Okay. I szczoteczka prezentuje się w ten sposób i dość bardzo mocno mnie ciekawi. Zobaczymy, jak będzie się sprawdzała przy tuszowaniu. I po pierwszych pociągnięciach mogę powiedzieć, że jest całkiem spoko. Oczywiście muszę ciapnąć. Ta szczoteczka jest trochę taka toporna i patrzcie, co mam na oku. I trzeba będzie się nią nauczyć po prostu posługiwać, ale jest fajnie. O, tu już się nie ciepłam, bo mam większą wprawę. Chociaż nie chwal dnia przed zachodem słońca. I powiem Wam, że bardzo mi się podoba ten tusz. Także już wstępnie mogę go polecić. No, bardzo fajnie. Jak na pierwszy raz i ja odzwyczaiłam się od tego typu szczoteczek. Więc duży plus. Zobaczymy, jak się będzie sprawdzał w ciągu dnia. Mam nadzieję, że się nie będzie odbijać, choć na takim dość mocnym makijażu nie powinien się odbijać, bo ta powieka jest automatycznie taka bardziej zmatowiona i nie tłuści się, że tak powiem. Więc no, rokuje dobrze. I zobaczymy końcem dnia, jak się będzie sprawdzał. Mam nadzieję, że będę go Wam mogła polecić, bo jest bardzo tani. Okej, ja sobie dokleję rzęsy i zaraz do Was wracam. Okej, rzęsy doklejone, na twarzy nie mam nic oprócz kremu i to jest garnier Aqua Bomb, którą zobaczyłam na Instagramie i powiem Wam szczerze, że to jest rewelacyjny krem pod makijaż. On ma taką żelową konsystencję. Więc będziemy traktować podkład Sin Skin tak jak traktuję wszystkie podkłady w ostatnim czasie. Ja mam kolor W10, zobaczymy, jak on się będzie sprawdzał, utrzymywał, rozprowadzał i wszystkie te... Wygląda on tak. Ja do nałożenia tego podkładu wykorzystam gąbkę i to jest gąbka z AliExpress. Podlinkuję Wam pod spodem, jak nie zapomnę i ją znajdę. Ale generalnie bardzo dobrze się sprawdza. Ja nie jestem zwolenniczką moczenia gąbki. Nie wiem czemu. Mam wrażenie, że podkład mi się potem rozpuszcza bardziej i
nie ma takiego krycia, jakbym chciała, więc ja wykorzystuję ją na sucho i jedziemy z tym podkładem. No, jak na razie jest ok. Kurczę, mogłam zostawić tą stronę, ale widzicie przebarwienia. Jednak moja skóra nie jest idealna. I powiem wam, że jestem zadowolona. No, powiem wam szczerze, że jestem zadowolona. Nie wiem, czy on nie będzie trochę za żółty dla mnie, bo ja jednak mam taką skórę bardziej różową niż żółtą, a mam talent do znajdywania wszystkich podkładów z tonami żółtymi i ten po prostu wzięłam, bo nie były wszystkie testery wystawione i wzięłam W jako ciepły, więc ma te tony żółte. Chyba, jakbym mówiła coś źle, to mnie poprawcie. A mogłam wziąć chłodny odcień i ten chłodny ma trochę tonów bardziej różowych. Więc tutaj mój błąd, ale po prostu nawet nie wiedziałam, że jest tak, są tak podzielone te podkłady. No, powiem wam szczerze, że wstępnie jestem bardzo usatysfakcjonowana. Jest dobrze, zobaczymy jak będzie w ciągu dnia. I do tego pod oczy użyję korektora Bourjois Healthy Mix. To jest bardzo fajny korektor, nie do zdarcia i czasami on zostaje pod oczami, a podkład gdzieś już zniknął w ciągu dnia. I ja go też użyłam jako bazę pod oczy. Znaczy na oczy. Pod oczy. Daję takie bardzo drobne kropki i będę je rozprowadzała na połowę twarzy. Ale on też ma dużo żółtych tonów, co akurat przy cieniach pod oczami albo jak któraś z Was ma taką dość mocną dolinę łez, sprawdzi się bardzo, bardzo dobrze. Ja go nie kupowałam na tej promocji w Rossmanie, jeszcze się zastanawiałam, czy po niego nie skoczyć. Chociaż generalnie Catrice sprawdza się równie dobrze, a jest o wiele tańszy. Dobra, tak wygląda nasz podkład i jestem zadowolona z tego, jak on wygląda, naprawdę. Bo prezentuje się bardzo ładnie, z tego co widzę tutaj w zbliżeniach, krycie ma dość dobre, jakoś niespecjalnie zbiera się w zmarszczkach, a ja mam najwięcej zmarchów na czole, nie wiem, macie jakiś przyrząd, który wyeliminuje mi te zmarchy, nie wiem, musiałabym się naciągnąć chyba. Kolejną rzeczą, jaką tutaj wam polecę, puder bananowy z Vibo i to jest bardzo fajny puder, ale powiem wam, że raz, że mi się już kończy, a nigdzie go nie mogę dostać, ja go nawet nie widzę bez promocji. Najlepsze jest to, że kupiłam go na poprzedniej promocji Rossmana i od tamtego czasu już go nie widziałam w żadnym Rossmanie. Przynajmniej u nas. Teraz kolejną rzeczą będzie ten czekoladowy bronzer. Okej, i już wam pokazuję, jak on wygląda tutaj z bliska. One ślicznie pachną i ten jest o wiele, wiele ładniejszy niż Dark, bo to jest medium. Dark jest masakrycznie ciepły. Ten też bardziej ma chłodne tony, chociaż nie jest to stricte zimny bronzer. I powiem wam, już wam to mówię, bo wiem, że one się dobrze utrzymują, bo znam tamten, ten ciemniejszy. I już wam mówię, że to jest od dzisiaj mój ulubiony bronzer. Jest bardzo, 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 bardzo ładny. Okej, ja wykorzystam ten bronzer do wykonturowania nosa. I tak zostawię. Jest spoko, bardzo spoko, mi się to mega podoba. Czat. Rozświetlacz to jest serduszko, które kupiłam, o Jezus, dawno temu w Rossmanie. Już ich nie ma, nie wiem dlaczego ich nie ma. FPH02, ale nie wiem, czy to jest numer tego serduszka. I nałożę go fatalnym pędzlem z AliExpress. Kupiłam pędzle piękne, prawda? Jeżeli chciałybyście test tych pędzli i recenzję, czego nie kupić na AliExpress, nawet za małe pieniądze, bo się nie opłaca, to koniecznie napiszcie, zrobię wam taki test. Ale ten rozświetlacz mega mi się podoba, mam z tego też bronzer, który jest do bani totalnie, bo jest pomarańczowy, świecący, dramatycznie wygląda, jakbyście sobie przyłożyły żelazko do pyska, masakra. Ruger też jest dobry. Kolejną rzeczą będzie pomada z Vibo, o której też mówiłam. Ja mam otwartą, nie będę otwierała nowej, wykorzystałam z niej tyle i to jest kolor Dark Brown 2, czyli ten średni. Mam tak urąbany pędzelek do tego, że to jest aż dramatyczne i pędzelek ten wam mogę polecić, bo ten wiem jak się nazywa i gdzie go kupiłam, to jest pędzelek z Hebe,
i to jest E01 i to jest najlepszy pędzelek do malowania brwi, jaki kiedykolwiek miałam. Teraz zobaczcie, jak wygląda ta pomada. Dzięki szczoteczce do rzęs, jeżeli ją zastosujemy jakby z przodu tych brwi, my dostaniemy taki efekt tego, wiecie, ombre. Okej, wydaje mi się, że jest spoko, nawet tego nie spieprzyłam tak do końca. Przechodzimy do pomadki i będziemy testować ten Vibo Ultra Matte Liquid Lipstick i to jest ta nowość, jedna z nowości, sporo jest tych nowości. Jedyne, co mi się nie podoba, jak na razie, to to, że tego produktu jest bardzo dużo na pędzelku. Jest go za dużo na pędzelku, czasami wolę dołożyć, niż martwić się, co ja mam zrobić z taką ilością tego wszystkiego. No ale jest to do opanowania, można sobie z tym poradzić, także luz. Kolor jest bardzo ładny, zastyga na ustach. Teraz Wam pokażę, jak wygląda ta szminka już po zaschnięciu praktycznie całkowitym. Jedyne co, to tutaj się bardzo mocno odznacza. Okej, wracam do Was ze skończonym makijażem. Wstępnie mogę Wam powiedzieć co nieco, sorry, ale będę zerkała do lusterka z boku, żeby przypomnieć sobie myśl, o co mi chodzi. Jeżeli chodzi o pomadę do brwi, ja już ją mam jakiś czas, używam jej bardzo długo, jest rewelacyjna, trzyma się świetnie, bardzo dobrze się rozprowadza, kolor mi odpowiada w 100% ta dwójka i tutaj mogę powiedzieć o niej tylko same superlatywy, także jest warta polecenia. Jeżeli chodzi o cienie, odsyłam Was do recenzji palety. Jeżeli chodzi o tusz do rzęs. Tusz do rzęs wstępnie bardzo mile mnie zaskoczył. Muszę nauczyć się operować tą szczotą, bo szczota jest dość duża. Moje rzęsy są słabe, więc generalnie nie ma się nad czym oprzeć, żeby się nie odbić na moich powiekach, a jak widzicie przy moich powiekach jest to bardzo, bardzo łatwe. Okej, jeżeli chodzi o usta. Pomadka podoba mi się bardzo, bardzo, bardzo. Jest to śliczny kolor. Ja mam asymetryczne usta i wiem, że jak mówię, to gdzieś mi tutaj schodzi z boku, jakbym miała kiedyś postrzał. No ale co poradzę. Konturówkę dobrałam trochę za ciemno, może Was to razić po oczach. Przepraszam, ale po prostu nie chciało mi się już biegać za inną konturówką. Myślałam, że będzie w miarę, pomyliły mi się po prostu kolory, koniec, kropka. Jest wyczuwalna dość mocno, jest sucha. Bardzo sucha. Jeżeli chodzi o podkład, rewelacja. Jak na razie jestem zachwycona, zobaczymy jak on się będzie trzymać. On ma być kryjący i dopasowujący się do skóry. Czekajcie, ja tu zerknę. Aha, ja sobie w ogóle wzięłam fluid rozświetlający. Badam, bum. Rozświetlający! A ja myślałam, że jest matujący. Zobaczymy, jak na razie się mi podobał. Nie będę się sugerowała tym, że tutaj piszę rozświetlający. Może do rozświetlenia dojrzałam. Jak na razie jest spoko, podoba mi się i mam nadzieję, że efekt będzie się fajnie utrzymywał. Jeżeli chodzi o bronzer, mega hit. Świetny kolor, bardzo ładnie się rozprowadza, pięknie pachnie, super. I już Wam mogę powiedzieć, że on się bardzo dobrze sprawdza w ciągu dnia. Rozświetlacz miałam już wcześniej, więc też go polecałam już jakiś czas temu. Jeżeli chodzi o korektor, też jest warty kupienia. W tym czasie jest bardzo tani, więc polecam się w niego zaopatrzyć, jeżeli ktoś chce mocny, mocny korektor. No i tyle, ja do Was będę wracała później i zobaczymy, co się z tym wszystkim będzie działo. 2 hours later. Okej, ja do Was przychodzę w międzyczasie, minęło jakieś 1,5 godziny, odkąd zrobiłam makijaż, wszystko trzyma się nienagannie, prócz pomadki. Ja jestem przyzwyczajona do Vibo Million Dollar Lips, one są świetne, zjadają się bardzo równomiernie, ta granica jest taka jakby zatarta między zjedzoną częścią pomadki, a tą, która jeszcze nam została, natomiast ta tworzy istną przepaść. Zobaczcie, co tu się stało. Nie wiem, czy jej nałożyłam za dużo, jeszcze się powstrzymam przed ostateczną krytyką tej pomadki, ponieważ lubię tą markę i nie chcę czegoś takiego robić. Ale wygląda to tragicznie i teraz jakbym miała gdzieś iść na miasto i coś takiego by mi się z ustami stało, przy czym zdjęcie tej pomadki jest bardzo ciężkie, bo musimy mieć płyn do demakijażu i trzeć ją niemiłosiernie. Dokładać nie ma szans, bo będzie wyglądała jeszcze gorzej, trzeba nałożyć ją od podstaw i w tym momencie jestem przerażona, jak to wygląda i zobaczcie sobie to z bliska, bo nie rokuje to dobrze, nie wiem, czy u Was też coś takiego się działo, koniecznie napiszcie w komentarzach, bo jak pamiętam z tą ciemniejszą nie było aż takiej przepaści, dramat. Okej,
Zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie. 6 hours later. Wracam do Was po całym dniu, póki jest jeszcze jasno, się ładnie rozpogodziło, jak nagrywałam, to było brzydko. Z recenzją tych wszystkich produktów, które mam na twarzy. Dość dużo przeszły te produkty, ponieważ nagrywałam dla Was outfity i jeżeli mam zmazany nos, to tylko i wyłącznie dlatego, że wytarłam sobie go w ubrania. Super. Także przechodzimy do sedna sprawy i po kolei Wam opowiadam już co i jak. Jeżeli chodzi o podkład, jest jak najbardziej super. On się właściwie przez cały dzień nie jakby starł za bardzo, tylko w tych takich miejscach tu mi coś wyskoczyło i nie podołał. Ale generalnie bardzo dobrze się trzyma. Jeżeli ktoś lubi rozświetlenie, ma taką ziemistą skórę, to jest to super podkład. Kiedyś miałam podkład z, nie wiem, Wake Me Up, ale nie wiem z jakiej to jest marki, czy to jest Rimmel? Chyba Rimmel. I on był tragiczny, bo miałam wrażenie, jakbym sobie brokat na twarz nałożyła. On się tak świecił, że hej. A tutaj to rozświetlenie tego podkładu jest takie bardzo delikatne. I nawet mi się podoba, co jestem zaskoczona, bo tak jak mówię, nie przepadam za takimi podkładami, ale będzie to świetny podkład na takie chłodniejsze dni, żeby trochę rozpromienić naszą buzię. Także świetna sprawa. Jeżeli chodzi o pomadę, no to jak widzicie, bez zmian utrzymuje się tak samo jak była. Także tutaj super. Tusz do rzęs nie odbija się w żaden sposób, nie kruszy się, został w takiej wersji, jak go nałożyłam rano. Jeżeli chodzi o bronzer, tak samo dobrze, wszystko gra. Ostatnia rzecz to pomadka i to jest rozczarowanie na maksa. Ta pomadka nie nadaje się. To jest pomadka na kilka godzin, na fajny efekt, bo bardzo ładny kolor, ładnie wygląda, ale już jak widzieliście, od razu zaczęła się oddzielać bardzo mocno od tej bardziej zaślinionej części ust i było to nieestetyczne na maksa. Podczas dnia no jeszcze została, teraz ja ją wytarłam, żeby w miarę to przejście było spoko, ale zeszła w taki dziwny sposób. Kurczę, w porównaniu do Million Dollar Lips o 1000% jest gorsza. Niestety. Jak uwielbiam tą markę, tak nie mogę Wam tego polecić. Jak byłam zachwycona, tak się rozczarowałam. Wiem, że tutaj niewiele się działo, nie szalałam i tak dalej, ale to jest tylko test produktów do malowania twarzy. Nie ma co tu się jakoś bardziej emocjonować i wydziwiać. W żaden sposób to nie było śmieszne również, bo to nie ma być śmieszne, to ma być praktyczne. Jeżeli Wam się podobał ten film, to oczywiście zapraszam na kolejne. Zostawcie kciuka w górę i fajnie było, jeżeli byście zasubskrybowali, jeżeli zainteresowałam, co tam za luź, jeżeli zainteresowałam i nie zapomnijcie o dzwoneczku. Więcej znajdziecie na Instagramie i Facebooku, tam aktualizuję wszystkie produkty, jeżeli jakoś zmienia mi się zdanie o nich. Także polecam i do zobaczenia w kolejnych filmach i na innych mediach. Do usłyszenia. Ma! Pa!